ale czułam, że nie znałam właściwie takich klasztorów klauzurowych, ale czułam, że jeżeli mam pójść, to chyba tak, żeby się całkowicie oddać Bogu. Żeby jakoś tym żyłam i dlatego nawet na propozycje klasztorów tam czynnych, jakoś mi to, czułam, że to nie. Nie wiem, jak to mogę powiedzieć, ale wiedziałam, że nie. I właściwie trafiłam, spowiednik chyba mi to powiedział właśnie, że jest taki klauzurowy klasztor w Jaśle. I tu przyjechałam i tu zostałam. Chociaż na pewno trudności początkowe każda przechodzi. To odejście od świata, od rodziny, to nie jest tak łatwe. Ale wewnętrzne, jakaś wewnętrzna siła jest, że to właśnie tu i wszystko można przetrwać, właśnie jeżeli się idzie z tą czystą intencją, że dla Ciebie, Panie Jezu. W zakonie jestem 14 lat. Moja droga do klasztoru to przede wszystkim było dojrzewanie wewnętrzne, do podjęcia takiej decyzji. Dużo się modliłam, aby rozpoznać powołanie, gdyż już w 13 roku życia myślałam poważnie o życiu zakonnym, jednak nie o klauzurowym. Myśl o życiu klauzurowym dojrzewała we mnie stopniowo, powoli. Była to decyzja trudna, gdyż patrzyłam na to powołanie jako powołanie wyjątkowe. Wydawało mi się, że do niego nie dorastam. Ale uwierzyłam łasce Bożej, zaufałam Bogu i z odwagą zdecydowałam się i postawiłam ten decydujący krok, jakim było poproszenie o przyjęcie do zakonu. Nigdy tego nie żałowałam, mimo różnych trudności, zwłaszcza na początku, gdyż życie w klauzurze, życie w zakonie kontemplacyjnym jest specyficzne swoimi ramami, swoim rytmem, odbiega od rodzinnego, zwykłego życia. I to nagłe ograniczenie, oddzielenie od rodziny, od przyjaciół, od tego życia takiego, powiedziano, światowego, nawet w dobrym sensie, było takie nagłe przecięcie. Oderwanie się, wejście w życie inne. Miałam pewną trudność z przystosowaniem się do rytmu tego życia. Jednak powoli tęsknota opadała. Wchodziłam coraz bardziej w praktyki pobożne, w życie modlitwy, w zjednoczenie z Bogiem. Coraz bardziej poznawałam to życie od wewnątrz, dostrzegałam jego piękno. Jego sens właśnie przede wszystkim w byciu bliskości z Bogiem. Z własnego doświadczenia, patrząc na te moje 14 lat, pragnęłabym dodać odwagi każdej dziewczynie, która myśli o życiu zakonnym, a boi się, że nie podoła. Gdyż łaska Boża jest silniejsza od człowieka i wspomaga go na drodze pełnienia woli Bożej. Maryjko Bolesnej Matki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Maryjko Bolesnej Matki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Maryjko Bolesnej Matki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Rodzina była bardzo zaskoczona. Może nie tyle wyborem życia zakonnego, co właśnie wyborem życia klauzurowego. Szczególnie mamie było się bardzo trudno z tym pogodzić, gdyż jako osoba dość energiczna, taka radosna, towarzyska, według nich nie mogła mieć takiego powołania. Ale gdy przyjeżdżali, odwiedzali mnie, odwiedzili nas raz w miesiącu i widzieli, że jestem zadowolona i szczęśliwa, tak i oni zobaczyli, że to jest także i ich, dla nich łaska.
i że to jest także dla nich wybór, że Pan Bóg spojrzał także na całą rodzinę, nie tylko na mnie. Zasadniczo nasze życie jest nastawione na Pana Boga, na wartości duchowe. I te sprawy materialne to są już drugorzędne. Pewno, że musimy żyć i dlatego musimy się starać o to, żeby żyć, żeby coś mieć, ale to nie są istotne. Bo doznałyśmy już tyle na przestrzeni tych 100 lat naszej historii, tej prawdziwej opieki Bożej, że opatrzność Boża czuwa wtedy, gdy człowiek odrywa się od tych spraw materialnych, doczesnych, a całkowicie Jemu zaufa. I to jest właśnie takie zadanie nasze, że tak jak święty nasz założyciel nas uczył, że żeby w spokoju wykonywać swoje prace, tak jakby wszystko od nas zależało, ale z drugiej strony tak, jak żeby nic od nas nie zależało, a wszystko od Pana Boga.